Piotr Halicki obserwuje protest Agrounii. Piotrze, gdzie ten protest? Dzień dobry Państwu, Piotr Halicki z Onetu. Jesteśmy w Kuznocinie, niedaleko Sochaczewa na Mazowszu. To jest jedno z tych miejsc, w których dzisiaj odbędą się protesty rolników z Agrounii. To rondo, które widzą Państwo za mną, za chwilę, czy za godzinkę zostanie zablokowane. Chociaż traktory Agrounii widziałem, że już przyjechały, które są oznaczone biało-czerwonymi flagami. To skrzyżowanie zostanie zablokowane całkowicie na 24 godziny, tak przynajmniej twierdzą rolnicy. Nie będą przypuszczać żadnego samochodu i jakby to jest ich protest przeciwko polityce rządu, przeciwko temu, że rolnictwo nie ma się zbyt dobrze, ich zdaniem. Generalnie będą protestować też przeciwko słowom premiera, który powiedział, że będzie nasyłał policję na protestujących rolników. Tak to na razie wygląda. Na razie to jest tylko przedsmak tego, co się będzie działo tutaj przez cały dzisiejszy dzień. Dodam, że takich protestów będzie dzisiaj w Polsce dużo więcej. Będą m.in. w Małopolsce, w Lubelskiem. Pełną listę miejsc, które dzisiaj zostaną zablokowane, mają oczywiście Państwo na naszej stronie onet.pl. Zapraszamy, warto spojrzeć, zanim wybierzemy się w podróż, ponieważ możemy utknąć na naprawdę długie godziny podczas tego protestu. Dziękujemy bardzo, na tą chwilę kończymy. Będziemy do Państwa wracać. O godzinie 10 zapraszamy do Onetu, na naszą stronę onet.pl na transmisję live. Będziemy relacjonować to, co się tutaj będzie działo. Dziękuję bardzo. Piotr Halicki. Mogę odnieść takie, znaczy ja przynajmniej takie odnoszę wrażenie, że tam już protest nie jest potrzebny, tam gdzie jest Piotr, bo tam już rondo jest zakorkowane. A jak jeszcze przyjedzie policja, żeby kierować ruchem drogowym, to protest rolników nie jest w ogóle potrzebny. Tam będzie przez 72 godziny będzie korek. Ale protesty się odbywają, dzisiaj mają się odbywać w całej Polsce. Protesty organizuje Agrounia, a jej liderem jest Michał Kołodziejczak, z którym powinniśmy mieć już połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze, dzień dobry. Tak jest, mamy połączenie i jest wszystko dobrze. Gdzie pan jest? Jestem teraz pod Środą Wielkopolską w Nowym Mieście. Stoję sobie za moimi plecami, właśnie ustawiają się traktory. Wyjeżdżają ludzie na ulicę, są już rolnicy, ciągle jest nas coraz więcej. Oficjalnie rozpoczynamy o 9, więc właśnie przed sekundą rozpoczęliśmy. Rolnicy ciągle dojeżdżają i domagają się godnego traktowania. W ilu miejscach w Polsce te protesty dzisiaj będą się odbywały? Dzisiaj będzie to, z tego co wiem, około 11 miejsc w całej Polsce. W niektórych miejscach rozpoczynają się strajki 24-godzinne. W niektórych... Dzień dobry. Witam pana. Ale za chwilkę, dobrze? Dobrze. W niektórych... Za 10 minut ja podejdę. Tak? Tak, proszę, proszę mi... Tak. Widzicie państwo, też ciągle ktoś podchodzi. Dzisiaj w ponad 10 miejscach w całej Polsce jesteśmy w województwie łódzkim. Jesteśmy na Kujawach, jesteśmy... Na Lubelszczyźnie w dwóch miejscach, jesteśmy na Podkarpaciu, jesteśmy w Małopolsce, też na dwóch miejscach, jesteśmy w województwie łódzkim, więc jest sporo. Chciałby pan, aby cała Polska stanęła w proteście? Ja bym chciał, żeby cała Polska nie musiała stanąć, żeby ludzie nie musieli być do tego zmuszeni, ale sytuacja rozwija się w taki sposób, że taki scenariusz wydaje się bardzo możliwy. Przeciwko czemu protestujecie? Dzisiaj Polacy, my, rolnicy i inne grupy społeczne, z którymi jesteśmy w kontakcie, nie czujemy jednej rzeczy. Nie czujemy podmiotowości, którą odebrali nam rządzący. Chcą za nas decydować, za nas podejmować decyzje, mówić nam, co jest lepsze, a co jest gorsze. My się z tym nie zgadzamy. Chcemy dobrze pracować i godnie zarabiać. Dobrze pracujemy, ale nie zarabiamy godnie, bo politycy zajmują się głupotami zamiast tym,
co do nich należy. I dzisiaj mówimy też jasno, że politycy okradają Polaków, bo biorą pieniądze za swoją pracę, a jej nie wykonują, więc to jest kradzież. To jest, jak to mówimy, najgorszy typ złodzieja, bo kradnie zgodnie z prawem, które sam sobie ustanowił. Mnie się to nie podoba. Dzisiaj rolnicy sprzedają swoje produkty dużo taniej, poniżej kosztów produkcji. Mało tego, to wszystko prowadzi do wyrzucania produkcji żywności z Polski. I tutaj mówimy tylko o rolnikach, ale my ciągle też nie zapominamy o innych grupach zawodowych. Jesteśmy w kontakcie na przykład z pielęgniarkami. I uwaga, pielęgniarki, które żyją średnio 20 lat krócej od średniej, od tego, ile żyje średnio kobieta w Polsce, pracują więcej i nie mogą niestety godnie zarabiać. Pracują ponad siły. My się z tym nie zgadzamy. No dobrze, ale czego się domagacie? No bo jeśli jest protest, jeśli jest blokada, to rozumiem, że jest jakiś postulat, którego spełnienie sprawi, że ta blokada drogi zniknie. Więc co musi zrobić rząd, aby wasze protesty ustały? Więc tutaj mamy jeden główny postulat, o którym mówimy od dłuższego czasu. Spotykaliśmy się kiedyś z ministrami, z wiceministrami, z posłami, którzy mieli rozwiązać nasze problemy, mieli przekazać informacje tym, którzy, jak to oni mówili, mogą decydować i mają takie możliwości. Dzisiaj żądamy spotkania z premierem. Żądamy rozmów z rządem dwustronnych, gdzie na których czele ze strony rządzącej będzie siedział premier. I mamy przygotowanych 21 punktów. Najważniejsze z nich oczywiście mogę wymienić. Dzisiaj rolnicy wyrzucani są z wiosek. Produkcja żywności jest tak naprawdę marginalnym elementem tego, co dzieje się na polskiej wsi. My się z tym nie zgadzamy. Kolejne ustawy, które ograniczają bądź mają ograniczać produkcję żywności na polskiej wsi. Nie pozwala już się budować kurników, chlewni czy innych budynków inwentarskich. Nie ma prawa, które nas chroni przed uprawą pól, chociażby po godzinie 22, a bardzo często jest to niemożliwe. Żądamy także tego, żeby w polskich sklepach było przynajmniej 70% naszej, czyli krajowej żywności. Mówimy głośno o tym, że jeżeli rząd zawinił, to tak jak przy COVID-zie, przy lockdownie, wypłacił ludziom odszkodowania. Rolnikom za błędy rządu nigdy nic nie jest wypłacane. Nie możemy hodować zwierząt, bo nam tego zabraniają rozporządzenia i ustawy. Rolnicy nie mogą sprzedawać zwierząt przez kilkadziesiąt dni, bo tak sobie wymyśli jakiś polityk i ma trzymać te zwierzęta dłużej. Nikt za to nie ponosi odpowiedzialności. De facto tych problemów jest tyle. Jesteśmy, przynajmniej ja widzę. Tych problemów de facto jest tyle, że bez rozpoczęcia rozmów nie da się ich rozwiązać. No tak, ale premier w odpowiedzi na ten postulat rozmów mówi, mam nadzieję, że policja będzie działała skutecznie i zdecydowanie. No trudno to nazwać za chęć, żeby zasiąść do stołu rozmów. Raczej jest tutaj chęć, aby pogonić was z ulic. Jeżeli dzisiaj mamy premiera, który odcina się od swoich korzeni, bo on sam kiedyś dążył do rozmów, on sam kiedyś chciał rozmawiać, upominał się o to, walczył o te prawa, a dzisiaj o tym zapomniał, no to już nie nasza wina, że to jest jakaś schizofrenia bądź coś innego, co nie pozwala normalnie odbierać rzeczywistości. Dzisiaj mówiąc, że nie spotka się, a na rolników wyśle Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie kazał odpowiedniemu ministrowi zadziałać, to też pokazuje, że w Polsce powoli zaczynamy tracić to, co wywalczyliśmy sobie w latach 80., czy to, o co zaczęliśmy walczyć już wcześniej, czyli demokracja, wolność zgromadzeń. Przecież to są podstawowe prawa obywateli. I dzisiaj nikt nie może czuć się bezpiecznie, kiedy słyszy takie zapowiedzi od ministra. Ja tylko dodam, że z jednej strony podziałało to na nas bardzo, bardzo bulwersująco i naszą odpowiedzią są właśnie dzisiejsze strajki na te słowa, ale wiele osób także czuje obawy. Politycy wiedzą, czy premier wie, co robi, mówiąc takie rzeczy. Szkoda tylko, że
tak jak my mówimy dzisiaj głośno, że opozycja zbankrutowała i niestety nie reprezentuje całego społeczeństwa, a powinna, nie reprezentuje dzisiaj także rolników i tych, którzy są nazywani w ten sposób, bo nie widzimy ze strony opozycji żadnej reakcji. I to jest bardzo przykre, panie redaktorze, że kiedy tutaj chodzi o coś innego niż czysty, prosty, partykularny interes naszych opozycjonistów, to oni nagle zaczynają się odcinać i te słowa premiera, mimo że wbrew temu, co oni uważają, zaczynają im odpowiadać. Panie Michale, bo ja tak się zastanawiam, porównuję te protesty, oczywiście wtedy to były inne też czasy, ale porównuję te dzisiejsze protesty z protestami, które organizował swego czasu Andrzej Leper, rozpoczynając swoją karierę związkową i polityczną, to jednak wówczas, w latach 90. a na początku 2000, te protesty były bardziej masowe i determinacja rolników i ich sprzeciw wobec tego, co się dzieje, był zdecydowanie większy, tak mi się przynajmniej wydaje, niż dzisiaj. Zgadza się pan z tym? Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj w ciągu każdego dnia w Polsce zamyka się 250 gospodarstw, które hodują świnie. Czyli w ciągu tygodnia 7 razy 250 to jest prawie 2000 osób, całe rodziny. Wtedy całe rodziny stały na drodze. Dzisiaj to tracimy. A w tej chwili ja dostałem wiadomość na komunikatorze, że policja rozpoczyna spisywanie wszystkich manifestantów. Uwaga! Na legalnie zgłoszonym zgromadzeniu, które zostało przyjęte przez urząd, policja rozpoczyna spisywanie manifestantów. Ma pan tutaj odpowiedź, dlaczego niektórzy się boją i nie chcą wychodzić. Wtedy, kiedy Andrzej Leper wychodził na drogę, rolników było dużo więcej. Dziś z każdym dniem mamy ich znacznie mniej. Nie są to małe liczby. Dlatego musimy się do tego też przyzwyczaić, że strajki będą jeszcze bardziej uciążliwe niż kiedyś, ale nie będziemy na nich widzieli, jeżeli mówimy o rolnikach, aż tyle osób, bo po prostu ich nie ma. To już straciliśmy. Utraciliśmy to, co jest fundamentem polskiej produkcji żywności, czyli gospodarstwa rodzinne, które dawały nam niezależność. Produkcję żywności w Polsce i w całej Europie przejmują korporacje, które dzisiaj bardzo często poprzez zaniżanie cen żywności i dokładanie do tego, co robią, poprzez ceny dumpingowe, które oferują na rynku, zmuszają do zamykania gospodarstw. Rządy temu wszystkiemu się przyglądają. To jest przecież nieprawne działanie, nierynkowe. A jednak komuś to odpowiada. Bardzo trudny problem będzie, kiedy to minie. Ten czas minie i tych gospodarstw naszych już nie będzie. Monopole przejmą produkcję jedzenia i wtedy ceny będą drastycznie wysokie. Tak jak już zresztą możemy to obserwować w sklepach, które przejęły handel. Dziękuję bardzo. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. Agrounii, która dziś organizuje protesty w kilkunastu miejscach w Polsce. Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia życzę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję wam, drodzy widzowie Onet Rano, za ten poranek. Jakże przyjemnie było się z wami spotkać po paru tygodniach nieobecności.